stand there, Mother. Listen, Angelina. Shut it. Lewis, guard the door. Make sure that no one gets in or out. And you? Let me guess. You've got to open the door. Correct. Put the pieces in place. Okej. Angelina chce, żebyśmy otwarli dla niej bramę. Mamy też nową notatkę. Otwórz wejście do Akademii. Angelina ma wszystko pod kontrolą. Może w ruinach będę miał większe szanse z nią i jej pachołkiem. Muszę otworzyć te wrota. Dobra, tutaj mamy cokół. Udało nam się też zebrać trzy elementy układanki. Domyślam się, że musimy je tutaj umieścić. The tile fits exactly into one of the grooves. Okay. The second tile fits too. It's just the last one missing. Okay, all the tiles are in place. No dobra, ale nic się nie wydarzyło. There are three grooves in the stone plinth. Very narrow, but a few inches deep. You open the gate using the stone discs. I don't know how exactly. Okej, włożyliśmy do cokoła mozaikę. I domyślam się, że w jakiś sposób musielibyśmy to podświetlić, żeby mozaika padała na bramę i wtedy ona się otworzy. Ale tak, nie mamy zapałek w ekwipunku. Mamy za to lampę naftową. Dobra. Ale w jakiś sposób musielibyśmy ją podpalić. Jedynie co tutaj widzę, no to tą świeczkę. That's strange. The candle on the plinth is burning. Who lit it? Możemy ją zabrać. Dobra. Sprawdźmy, jak to będzie wyglądało, kiedy brama zostanie podświetlona. Czy się otworzy, czy może będzie to jednak pułapka? There has to be something about the lion head and the flare. Maybe I can press it. I don't think so. Cut open your hand on the wall. You want me to... Do it! Don't do it, Darren. You mustn't open the gate for her. I'll count to three. Three. Stop! All right. I'll do it. Ten dialog z morderstwem Fuellera, chyba był to jakiś bug w grze. W tym miejscu, o tej porze? No nie wydaje mi się, że miał się tutaj akurat pojawić. That's it! Come on, get in there! Impressive. It looks like it's been a real long time since anyone has been in here. This is just the beginning. I can feel the power. Mordred is here. Very close. Crap. The Academy's builder picked 8 chosen ones who guard over the power. The gate should only be opened when all 8 are standing on these stone slabs. Otherwise, death will follow. So it says in the old writings. Oh well, I guess we can forget that. There's just 4 of us. Don't be stupid. You'll think of something, dear brother. She's completely nuts. It's no good. It seems like each of the 8 slabs has to be loaded with weight. But what if one of the 8 chosen ones suddenly and irreplaceably dies? They must have taken some precautions against that happening. I better take a look around. Kolejny wpis. Pachołek Angeliny. Zanim spróbuję obezwładnić Angelinę, muszę spróbować pozbyć się Louisa, a to wymaga planu. Symbole, symbole. Na płytach naciskowych są wyryte przedziwne symbole. Czy ja ich wcześniej nie widziałem w zamku? Co one mają tu do rzeczy? Okej, mamy płyty chodnikowe. Sztuk 8. Nas jest tylko 4.
Musielibyśmy w jakiś sposób je obciążyć. Ale teraz pytanie. Na którą ja mam wejść? Mamy też kratę. Kamienne drzwi i kamienne drzwi. Posągi. The gargoyles, demons, maybe even the devil. I've got no idea. Not interested. A heavy metal lattice gate. Doesn't look like it's easy to open. A heavy metal lattice. Mamy też papier. There's a note lying here. There's a semicircle drawn on the note. It's made up of 8 different symbols. I reckon that this is some kind of a user manual for the floor slabs. There's a knife or something drawn on the 3rd tile from the left. Also, there's a flower on the outer left one. The left-hand middle one has a sun. The right-hand middle one has water. And the outer right one is a snowflake. Okej, udało nam się wziąć notatkę. Spójrzmy, jak ona wygląda. Tutaj mamy nóż. Nóż zwiastuje śmierć, ewidentnie. Mamy kwiatek. Mamy jakąś bramę? Słońce. To prawdopodobnie jest wiatr albo woda. Kolejne jakieś drzwi bądź okno. Tu też mamy coś na czerwono. Czyli prawdopodobnie zwiastuje to śmierć. Ale nie wiem, co przedstawia. No i mamy płatek śniegu. Znalazłem kartkę z narysowanym półokręgiem. To chyba coś na kształt instrukcji obsługi. 8 kamiennych płyt. Jestem w stanie rozpoznać kwiat, drzwi, nóż, słońce, wodę, kolejne drzwi, kamienny blok albo coś w ten deseń oraz płatek śniegu. Miałbym odwagę stanąć na płycie z czymś takim? Czyli tak. Wiemy, że trzeci od lewej zwiastuje nóż. Blok kamienny, płatek śniegu. Czy ja mogę po prostu tak na pierwszym stanąć? W ogóle nie jest interaktywny. Nic się nie dzieje. Spróbujmy zatem na drugim. Total of 8 stone slabs embedded in the floor. Let's see. That wasn't so great. Kliknąłem na drugi, a Deren szedł na siódmy. Dlaczego? Obciąż płytę naciskową. Na długich łańcuchach ponad płytami naciskowymi wiszą pułapki. Powinienem unieszkodliwić przynajmniej jedną z nich, żeby dociążyć płytę. Okej. Otworzyły się kamienne drzwi. Ale nie możemy tam wejść, bo kiedy schodzimy z płyty, to drzwi automatycznie się zamykają. Tutaj mamy Angelinę i mamy naszą matkę. Jest też Luis. A gdyby tak poprosić na przykład Angelinę albo Luisa, żeby tutaj stanęli. Nie chciałbym prosić naszej matki o to. No bo wiecie. Za chwilę może się okazać, że coś na nią spadnie i zginie. Spróbujmy jeszcze tutaj. Okay. Very carefully now. Wow. Prawie zginęliśmy. Okej. Otwierają się drugie kamienne drzwi. Czyli wiemy, że ta kładka i ta kładka jest bezpieczna. Kiedy na to próbowaliśmy stanąć, spadła pułapka. No dobra. Pogadajmy z Angeliną. Angelina? What is it? Kuta żeliwna brana. Kamienne płyty. What do you want from me exactly? You still don't get it. I got one stupid cover or what? Open the grate. You only have to press on all of the stone slabs. On my own. How am I supposed to do that? You'll think of something.
kamienne płyty. You have to stand on one of the stone slabs. So I can then get a knife in my ribs. I don't think so. The stone slabs are connected to the grate. If you don't stand on them, I can't open the grate. Then she should stand on it. Where should she go? Cholera. Jednak nasza matka musi stanąć na płycie. Płyta drzwi po prawej. Płyta drzwi po lewej. Mom, can you please stand on the stone slab here? Może w pierwszej kolejności zobaczymy, co kryje się za tymi drzwiami. Potem pójdziemy do tych po prawej stronie. Gorzej, jeżeli nasza matka zejdzie i nas tam zamknie na amen. Wow. Kolejny gargulec. A repulsive figure. Some demon or other. Or perhaps a mythical creature. Tablica z napisem. Tablica z napisem. Mechanizm. I dwie kolejne tablice z napisem. It says here, dress of green and hat of white, all would agree a welcome sight. With bells that in the wind do swing, heralding the start of spring. It says dress of green and... Czy to jest jakaś łamigłówka? On this panel is written, make things harder, make things softer, make a rich man, make a pauper. Not too close, but love me true. Too close and I'll devour you. Ciekawe. There's a rhyme on the panel. Sails I have, but sail I don't. At least not on the sea. But round and round and up and down, working hard for thee. Grinding up with my back teeth, producing, as I said, the main ingredient which you need to make your daily bread. Być może chodzi o jakiś młyn. Here's written, in the air it flies, on the ground it lies. It adorns the trees, makes old men wheeze, on the stove it melts, from gray skies it pelts. Tutaj pewnie chodzi o śnieg. No dobra, przyjrzyjmy się bliżej temu mechanizmowi. There's some kind of mechanism fitted here. Lots of symbols. What a surprise. Wow. Dobra, mogę tym obracać. Tutaj widzę, że mamy symbol kwiatka, symbol słońca. To prawdopodobnie symbolizuje śnieg, taka gwiazdka na niebieskim tle. I tutaj mamy, w sumie to nie mam zielonego pojęcia, co to może być. Ale tak, słońce. Słońce kojarzy mi się z ogniem. Kwiatek. Kwiatek może mi się kojarzyć z tym, bądź z tym. Bo to też wygląda jak kwiat. Mamy motyla. Jakąś owieczkę. Ptaszka. Klucz. Dobra. Przypuśćmy, że to jest kwiatek. O. I mamy płatek śniegu. Czyli to by się zgadzało. Dobra, coś się otworzyło. That's it. Kamienny schowek. Cztery kamienne schowki. Wow. Zdobiony kostur. Kolejny. This box is empty.
Dobra. Ale zobaczcie, na tych kosturach są jakieś symbole. Tutaj mamy płatek śniegu. Na tych dwóch nie mam zielonego pojęcia, co tam widnieje, ale może to mieć jakieś znaczenie. Dobra. Czy my sobie tutaj wszystko obadaliśmy? Mamy jeszcze wodę. There's water here. The light can only penetrate a few feet down. It might be 10 feet deep. Might be 100 feet deep. Raczej nie sądzę, żeby to było głębokie, ale mogę się mylić. Wróćmy się zatem do sali. Wydaje mi się, że w tym pomieszczonku już wszystko obczailiśmy. Mamy jeszcze drugie wrota. Czy ja mogę to gdzieś tutaj użyć? Czemu mogę tego użyć tylko na kilku płytach? Na przykład na tej nie mogę. Na tej też nie mogę i na tej nie mogę. A może ja nie mogę tego wstawiać na tych płytach, które już sprawdziłem? I wiem, że są to potencjalne pułapki. Ale teraz tak, widzę, że tutaj też mamy zielony kolor. Tutaj mamy czerwony kolor. A tutaj mamy niebieski kolor. Czyli jeżeli by przyjąć, że zielony kostur do zielonego kosturu, niebieski do niebieskiego, no to pozostaje mi biały. Biały może pasować tutaj. No bo tutaj mamy ewidentnie czerwony. Dobra. Coś się dzieje. The stone slab is locked into place. Nothing else is happening. Dobra, czyli wiemy, że ta płyta chodnikowa jest bezpieczna. Ta jest bezpieczna i ta jest bezpieczna. Ta prawdopodobnie będzie kolejna bezpieczna i ta kolejna, czyli pozostają dwie. Na Angelinę i Luisa. No bo my oczywiście staniemy na tej. Looks like the stone slab is locked into place. I think I've deactivated the stone slab. At least it's locked into place. Okay, pogadajmy z Angeliną. Angelina? What is it? Płyta drzwi po prawej. Can Catherine stand on the stone slab over to the right? Cholera. Okej, czyli wychodzi na to, że jeszcze coś musimy za tymi drzwiami zrobić. No bo tak, ta płyta chodnikowa... Nóż? A skąd się wziął tutaj nóż? A knife was released when the trap was sprung. I'll take it. A, czyli nóż prawdopodobnie spadł z góry. Ale jest to taki ułamany nóż. Brak rękojeści. Ale dobra, sprawdźmy, co kryje się za tymi drzwiami. Widzę, że są jakieś schody do góry. Opis. Do sali. Tutaj mamy linę. Pułapki. Na dole stoi Angelina. Olbrzymi odważnik. Dobra, mamy też jakieś koło zębate i tu też. A rope that must be connected to the mechanism. I can't tell where it leads. A rope that must be... Nic się nie dzieje. Unbelievable. The machines and apparatus look quite complicated and are made of metal. Tak sobie pomyślałem, że może udałoby się poobracać tym kołem zębatym i te pułapki też by się obróciły.
levers, bars, buttons. I can choose whether I want to select the symbol on the left or right with the little levers. The bars can be moved, and it seems like I can enter the answer with the big button. Kolejna notatka. Podręcznik. W górnej komnacie z pułapkami na tabliczkach, przyciskach i dźwigniach w ścianie widnieją linki z symbolami. To na pewno wskazówki do rozpoznania lin. Może powinienem wypróbować wszystkich, a może jedna wystarczy. No tak. Tutaj ewidentnie mam jakieś symbole. A rope that must be connected to the mechanism. Can't tell where it leads. A rope that must be connected to the mechanism. Can't tell where it leads. No idea what these gears do. Probably connected with the traps and ropes. Staram się zrozumieć, o co chodzi z tymi symbolami. Tak nie do końca wiem. Ale podejdźmy do opisu. Jest tutaj prawdopodobnie jakiś mechanizm. Okej, wow. Dobra. Ale w jaki sposób mam to ustawić? Bym musiał się jeszcze raz przyjrzeć tym symbolom. No ale one się zdecydowanie różnią. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mamy osiem symboli, w sensie osiem takich lin z symbolami. Pytanie, w jaki sposób mam to ustawić? I w jaki sposób ustawić przyciski, lewy, prawy? No nie mam zielonego pojęcia. Nie ma jakiejś wskazówki w notatkach? W górnej komnacie z pułapkami na tabliczkach, przyciskach i dźwigniach w ścianie widnieją linijki z symbolami. To na pewno wskazówki do rozpoznania lin. Może powinienem wypróbować wszystkich, a może jedna wystarczy. Dobra, tu też mamy pułapki. Why are people so creative when it comes to weapons, war, and combat? If they were capable of building something like this, imagine all the good things they could have devised. A huge block of stone. It's got to weigh at least a ton. The weight must be keeping the big lattice gate down there closed. A ja dalej nie wiem, jak mam to ustawić. Chyba nie pozostaje mi, jak próbować metodą prób i błędów. Chyba że ciąg symboli ma jakieś znaczenie. Ale dlaczego lewo i prawo?
się nie dzieje. Nie mam kompletnie zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. O kurde. Co? Co to jest za symbol? Okay. I think I know now which rope I have to cut to spring the right trap. The stone block should land on the slab. I hope I'm not mistaken. What the fuck? Wyjaśni mi ktoś w komentarzach, o co chodziło w tej zagadce. Mogę przyciąć jedną linę. Ale którą? Aha, już wiem. Quickly now. Hopefully this is the right rope. What are you doing? That was... One more slip up like that, and our mother gets it. Got it? Yes, all right. It won't happen again. That's what I thought. Okay, now four of the stone slabs are deactivated, and Catherine's standing on one of them. This is my chance. I've got to convince Angelina and Louis to stand on the wrong slabs. Hopefully my plan's gonna work. Czyli co, musimy porozmawiać z Angeliną, żeby stanęła na przykład na tej płycie chodnikowej i wtedy spadnie na nią pułapka, tak? Angelina? What is it? Listen, there's really no other way. We'll have to stand on the remaining slabs if the gate's gonna open. All right then. But if there's any messing around... Got it. I think I've disarmed all the traps. Chyba unieszkodliwiłem pułapki. Mom, you stay there. Louis stands over there. I think we should swap places. You got nothing against that, have you? Do what you want. Oops. Very clever. Niestety, Louis nie żyje. Może to i lepiej. Nie lubiłem gościa. I'm so ruthless. Don't worry. You're next. The weight is on the slab. What are you waiting for? Louis is dead. Don't you care? He wouldn't have left these ruins alive anyway. Pozostała ostatnia kamienna płyta. A co jeżeli my na niej staniemy i też zginiemy? A jednak nie. Coś się dzieje. Okej. Krata idzie w górę. Go on. Wrota piekieł. That's gotta be the gate to Mordred's prison. That's when my father finally went completely mad. Stojak. Some kind of holder. But what goes in it? Whoa. Finally. Go on, lead the way. Mamy portal. Och, cholera. Pentagram na środku, jakaś księga. No i ten fotel po lewej stronie. Yes, master.
Wardred? Run! Ah! Oh, let's get out of here. To co ja mam teraz zrobić? Spierdzielać? No dobra. I heard something. Kurde, kim są ci goście? The Order. That must be the Order. Stop him! He mustn't be allowed to evoke him! Calm down, people. I... Damn! I'm on your side! I... Damn idiots! They want to make sure. Ale oni chyba nie są po naszej stronie. Angelina isn't here, and she hasn't gone past me. Either she's still in the summoning chamber, or got in the labyrinth some other way. Dobra. Drzwi po lewej i prawej stronie są zamknięte. Czyli domyślam się, że musimy wbiec do portalu. Whoa! The side door is closed when the big gate opened. Seriously deep abyss that way. Behind me is the Order. Who'd rather kill me than think first. He went that way. There's no choice. I have to face up to Angelina. It could be a trap. Maybe it's the only chance to save Mom. Kolejny wpis. Is she here? No. Let's get you out of here. No. Don't you understand, Adrian? It's not about me. It's not only about you, either. Your father caused a lot of suffering. And I don't want you to become guilty, too. I don't intend to. I... That's not your decision. These... are powers that are greater than a single person. Exactly. It's about infinite power. Divine power. Power that has been sleeping for too long. To the altar! Screw you. I don't like to repeat myself. Go to the altar and read from the book. I don't like to repeat myself either. Screw you. The next bullet is going through your kneecap. You won't get me further without me. You can't kill me. You need me. But I don't need her. And what can you do without an eye? A hand? There is no curse. It's a mental illness. It's passed down from generation to generation and causes delusions. Delusions? And what do you call this? Read. Soda ka lucet ir am caraxo zodere motarebe motarebi vaxto sabra ve malior vaxto sabra malior in ibute. Amenya vibusadir amena voxataka! Yes! Yes! And now? Angelina, it's lunacy! Even if there was a curse, then it'd only affect the male Gordons. No. No! Me too. I can hear them. The voices. They whisper to me. Always since you went. Angelina, please! I'm sorry, dear brother. I need your blood and no other. Oh, fuck. I nasza matka i Angelina spadły w przepaść. Yeah!
Coś mi się wydaje, że klątwa nas opętała. Okej, moi drodzy, i tym oto sposobem zakończyliśmy Black Mirror 2. Cóż mogę powiedzieć o tym tytule? Z początku tytuł dość nudny, ale z rozdziału na rozdział gierka się rozkręcała coraz bardziej. No i to zaskakujące zakończenie. Ale nie martwcie się, już od następnego odcinka rozpoczynamy Black Mirror 3 i będziemy kontynuowali naszą przygodę. Dlatego na razie wstrzymam się z oceną dwójki i poczekam, aż skończę trzecią część i wtedy ocenię tą grę jako całość. A tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!